król Karol królowej Karolinie kupił. Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile, ile. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy, nawet przy stole z powyłamywanymi nogami, i że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji, prawa do pytań, do informacji. Dzień dobry, tu Martyna Bójko z sieci Obywatelskiej Urzędok Polska. Ponownie spotykamy się po pewnej przerwie w naszym podcaście Zajawka i będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, o czym chyba wszyscy teraz rozmawiają, czyli o wyborach, ale w kontekście oczywiście jawnościowym, bo ten temat nas najbardziej interesuje. I rozmawiać o tym będą dzisiaj ze mną Katarzyna Petko-Tołuć, dyrektorka programowa Watchdoga, i Grzegorz Krakowiak, członek sieci obywatelskiej Watchdog Polska z Mierzyna. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak tytułem wstępu chciałam kilka słów powiedzieć właśnie o jawności w kontekście wyborów i jak my na tę sprawę patrzymy, bo w zasadzie od wielu, wielu lat przyglądamy się temu, jak właśnie wyglądają, jak transparentne są wybory, jak przede wszystkim nawet nie tyle sam proces wyborczy, co sama kampania, na ile kandydaci w trakcie trwania kampanii transparentnie działają i też jakie deklaracje dotyczące transparentności i jawności składają. I nasze spostrzeżenia, nasze refleksje nie są jakieś szczególnie optymistyczne. Mamy takie poczucie, że w zasadzie jawność pojawia się tylko jako przedmiot takiego chwilowego zainteresowania, jako przedmiot jakiegoś happeningu. Były wybory, w czasie których, czy kampania, w czasie której Biedroń ogłosił tak zwane wiosenne porządki, wysyłał wnioski o informacje do urzędów, robił to oczywiście w świetle kamer. Bywały też, to też jest dobry sposób, jawność wypływa wtedy, kiedy na przykład jest okazja, żeby no jakoś dokopać przeciwnikowi politycznemu. I tak było na przykład w 2015 roku, w czasie wyborów prezydenckich, kiedy kandydat Andrzej Duda wypominał prezydentowi Komorowskiemu, że ten nie ujawnił ekspertyz dotyczących OFE. Potem jako prezydent sam również takich ekspertyz nie ujawniał, ale wówczas grzmiał, że to są takie standardy, powinny być oczywiste, że takie rzeczy są jawne. Zatem jawność nigdy nie była traktowana, ten temat nigdy nie był traktowany poważnie przez kandydatów, właśnie tylko tak incydentalnie zwracali na to uwagę, kiedy widzieli, że może być z tego jakaś korzyść. Dlatego tak uważamy, dlatego że jeśli my wysyłaliśmy wnioski o informacje do komitetów wyborczych, to tutaj już spotykaliśmy się ze ścianą i to nie miało tak naprawdę znaczenia, którą stronę tej politycznej sceny zaczepiamy, kogo pytamy. Staraliśmy się pytać sprawiedliwie i wszystkich, ale z odpowiedziami było bardzo słabo, bez względu na to, jaka to była opcja polityczna. A nam bardzo zależy na to, żeby jednak jawność była tematem w czasie kampanii wyborczej. Bo naszym zdaniem to nie jest abstrakcyjny temat, tylko konkret, bo uważamy, że rozliczalność rządzących jest koniecznym elementem demokracji i bez niej państwo dobrze nie działa. I tylko dzięki transparentności możemy mieć realny wpływ na rządzących. I ciebie, Kasiu, chciałam zapytać o to, jak ty ten temat postrzegasz w kontekście 20 lat działalności naszego stowarzyszenia. Czy coś w ogóle, czy coś się zmieniło w kontekście jawności w czasie kampanii wyborczych? Czy te standardy jakoś tam są wyższe? Czy to wygląda tak samo jak na początku naszej działalności? Jakby spojrzeć na przestrzeń 20 lat, no to na pewno się bardzo dużo zmieniło. Bo w międzyczasie zmienił się kodeks wyborczy, pojawiła się, to nie byliśmy w to bezpośrednio zaangażowani, ale było to ważne rozwiązanie. Moment, w którym wprowadzono jawność wpłat na komitety wyborcze od pewnej sumy, tylko że było tak, że właśnie komitety wyborcze obywatelskie
pokazywały te wpłaty, a partyjne zbierały na fundusz wyborczy, z tego funduszu przelewały, co zresztą zgodnie z prawem, na fundusz wyborczy Komitetu Wyborczego i nie było wiadomo, co jest, skąd są te pieniądze wcześniej. Znaczy powinno było być wiadomo, bo to powinno być jawne, no ale partie, wiele partii to utrudniało, zwłaszcza partii głównych, więc w tym sensie tu jest ogromny postęp, bo dzisiaj, no to ja zostawię Grzegorzowi oczywiście to zadanie, ale dzisiaj mamy jawność wpłat na komitety wyborcze trochę, że tak powiem, z definicji, chociaż powyżej pewnej kwoty. No tym niemniej jakby taki bardzo ważny aspekt pokazujący, kto wpłaca na komitety, no i myślę, skąd się biorą te pieniądze, jest widoczny. Ale to nie jest jedyna rzecz. To tutaj się trochę operujemy w obszarze tradycyjnej kodeksu wyborczego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, a właściwie nie, tu operujemy w kontekście kodeksu wyborczego. Osobną rzeczą jest operowanie w kontekście ustawy o dostępie do informacji publicznej i zadanie sobie pytania, czy jest jawniej niż było przez te poprzedzające lata, jeśli chodzi o komitety wyborcze. I tutaj już to tak nie wygląda, co zresztą pokazuje, że niestety regulacje takie wprost coś nakazujące są dużo bardziej skuteczne. W zasadzie zresztą to też jest dziwne, dlatego że wprost nakazujące, no w ustawie o dostępie do informacji publicznej jest wprost napisane, że partie polityczne są zobowiązane do jawności, to w niczym nie pomaga. Chyba musiałoby być napisane w tym i w tym momencie. Więc ile tych momentów można wymienić. No ale w każdym razie, jeżeli chodzi o wnioskowanie o to, w kampanii wyborczej to w sumie nie do partii politycznych, tylko właśnie do komitetów wyborczych, to nasze doświadczenia są cały czas jak najgorsze. To znaczy, że komitety, bardzo rzadko się zdarza, żeby komitety udostępniały tę informację. Mamy dosłownie kilka przykładów, zresztą ty, Martyno, jesteś w to najbardziej zaangażowana, więc myślę, że fajnie jak dopowiesz, jak to wygląda też z twojego punktu widzenia. I trzeci punkt, w każdym razie, no ogólnie raczej jest to doświadczenie frustrujące, zaraz ci to zostawię, ale chcę dokończyć jeszcze swoją myśl, bo ta myśl dotyczy innych działań związanych z jawnością, które podejmowane są przez biznes, który jest oczywiście do tego zmuszany przez regulacje unijne i to dotyczy publikowania, na przykład jawności reklam wyborczych. I teraz, czy coś z tego taki przeciętny obywatel ma? No moim zdaniem, i widzę to po prostu po tekście, który ostatnio opublikowaliśmy, gdzie tłumaczymy, jak sobie można sprawdzić tę jawność reklam wyborczych, że to po pierwsze jest dla ludzi ważne, po drugie, że to nam jednak trochę uświadamia prawdę o kampanii wyborczej. Bo jeżeli mamy tak, że jedna z partii wydaje więcej niż 1 000 000 złotych, druga 500 000, a trzecia 2 000 na reklamę w internecie, no to nam naprawdę dużo mówi o tym, jaka jest równowaga sił w tej kampanii. To bardzo jest to obrazowe i no mnie to w sumie, zacząłem się zastanawiać nad taką, czy my wszyscy naprawdę musimy iść w taką wielką kampanię, czy nie powinniśmy doceniać partii, które nie wywalają na to pieniędzy po prostu, które nie inwestują w to, żeby mnie zalać informacją o tym, że istnieją, a właśnie, że może warto się zastanowić, czy partie, które chcą ze mną bardziej rozmawiać w realu, są ważne dla mnie. Nie wiem, w każdym razie dla mnie to bardzo mocno wpływa na... To mnie zastanawia, a jak mnie coś zastanawia, to znaczy, że ktoś zatrzymał moją uwagę i myślę, że tacy bardziej świadomi współczesności wyborcy mogą poświęcić temu trochę czasu. Tak czy inaczej, co chcę powiedzieć, że na różne sposoby tę jawność można zwiększać i przede wszystkim też trzeba wiedzieć, dlaczego to jest ważne. No i to jest ważne nie tylko po to, żebyśmy my się tam nacieszyli swoje oko wiedzą, tylko że to jednak działa uświadamiająco, edukacyjnie, zapobiega pewnego typu patologiom, chociaż niestety przez ostatnie lata, i to jest dosyć przykre i nie wiem jak to odwrócimy, jawność nie powoduje tak łatwo samoograniczenia, to znaczy władza mówi: jawnie gwałcimy prawo i co nam zrobicie? I to jest problem. No ale z drugiej strony, gdybyśmy my tego wszystkiego nie dokumentowali, to byśmy nie wiedzieli,
jakie są problemy w państwie i gdzie trzeba by uszczelnić system, więc to ma też takie znaczenie dla myślenia o tym, jak zmieniać prawo. Więc powiedziałabym, że no jeszcze jedna rzecz, która się zmieniła przez 20 lat, to jest świadomość społeczna. To, że ludzie się tym zaczęli interesować 20 lat temu, to był dla nas mega abstrakcyjny temat. Także myślę, że bardzo dużo dobrego i niestety złego, jak sama powiedziałam, się wydarzyło. Ja się tutaj zgodzę z tobą, że rzeczywiście mam wrażenie, że obywatele jakby szybciej dojrzewają niż władza do pewnych standardów i zaczynają oczekiwać więcej i zawsze są krok do przodu. To, o czym wspominałaś, mówiąc, że lepiej wiem, jak to wygląda, no, rzeczywiście ja mam takie wrażenie, śledząc czy też publikując na naszej stronie różne informacje dotyczące komitetów wyborczych czy partii, ich transparentności, no to jeszcze przywołam ten przykład Roberta Biedronia, bo on był taki naprawdę aż no, rażący dla mnie, bo z jednej strony oni rzeczywiście publicznie informowali o tym, że będą zmieniać pewne sprawy, że oczekują transparentności, składali te wnioski do urzędów, a jednocześnie wiosna notorycznie nie udostępniała nam informacji. Do tego stopnia tak wyglądało, że nie przekazywali naszych skarg do sądu, więc ewidentnie tutaj coś nie grało, a co nie przeszkadzało im jednocześnie publicznie pewne rzeczy robić zupełnie inaczej. I ja mam wrażenie, że to jest jednak taka no, bezpardonowa walka o wyborców i tutaj jednak wszystkie, nie wiem, może jestem po prostu pesymistką, ale te wszystkie tematy, które są poruszane w kampanii wyborczej, w moim odczuciu są po prostu traktowane instrumentalnie i jawność jest jednym z nich. To oczywiście no, nie jest dobre, ponieważ nawet jeżeli jakaś partia deklaruje, że chce jakichś zmian dotyczących transparentności, to jak już dojdzie do władzy, to oczywiście o tych obietnicach zapomina, ale to już jest chyba standard. Jakby przechodząc do ciebie, Grzegorzu, ja mam takie właśnie trochę bardziej optymistycznie patrzę na jawność finansów partii politycznych, ponieważ komitety mają to do siebie, że pojawiają się i znikają i trudno szukać potem odpowiedzialnych za to, że nie odpowiedziano. I myśmy przecież chodzili do sądu, również składaliśmy zawiadomienia do prokuratury wielokrotnie na komitety, które nie udostępniały informacji i nigdy z tego nic nie wychodziło, ponieważ no, komitet się rozwiązał i można było szukać wiatru w polu. I mam wrażenie, że też jakby na to... Że po prostu oni o tym wiedzą, że mogą nie odpowiedzieć, ponieważ trudno będzie wyegzekwować tę odpowiedź. Teraz zresztą testujemy ponownie, jak to będzie wyglądało, bo wysłaliśmy w zeszłym tygodniu wnioski do wszystkich komitetów wyborczych. Dosyć proste wnioski, więc w zasadzie tu nie ma powodu, żeby przedłużać termin odpowiedzi. Zobaczymy, jak komitety się z tego wywiążą. Natomiast wracając do partii politycznych, no, których komitety są często przedłużeniem, to one jakby zostały zobowiązane przez prawo od lipca zeszłego roku, żeby publikować rejestry umów i rejestry wpłat od określonej kwoty, a to jest 10 tysięcy, tak? Jeżeli przekroczy kwotę 10 tysięcy w ciągu roku, to należy te informacje opublikować o takiej wpłacie. I ty, Grzegorzu, przygotowałeś no, niesamowite narzędzie, które pozwala porównywać, analizować te rejestry, bo partie, mimo że jakby jest jakiś tam, są jakieś wytyczne dotyczące informacji, które powinny te rejestry zawierać, to one są w dosyć chaotyczny sposób często publikowane. Nie da się tego porównać. Trzeba byłoby bardzo dużo pracy w to włożyć. Ty nam tę pracę ułatwiłeś i możemy mieć teraz wgląd właśnie w te informacje o umowach, wgląd w te rejestry wpłat. I jakbyś mógł parę słów powiedzieć w ogóle o samej idei tego serwisu, który stworzyłeś, jak on funkcjonuje. Tak, ja może jeszcze troszeczkę nawiążę do tego, co Kasia powiedziała na temat tego, że powinniśmy takie rzeczy rejestrować i ujawniać. I tu się absolutnie zgadzam. Ja w czasie jednego z wywiadów na temat serwisu Jawne Wybory miałem takie pytanie, czy widzę sens tworzyć i pracować nad takim rejestrem, który ma tyle luk, które dostrzegam, nagłaśniam i ujawniam. I ja uważam, że tak, bo jeżeli nie będziemy w społeczeństwie tej świadomości
tych braków ujawniać, to partie będą dalej sobie tworzyły te rejestry jak chcą. Jeżeli chodzi o sam serwis, to taki był mój cel, stworzyć narzędzie, które w jednym miejscu pozwoli ludziom przejrzeć, porównać, wyszukać informacje w sposób jak najbardziej zestandaryzowany. To jak powiedziałeś, Martyna, była ogromna praca. Ja nad serwisem przed uruchomieniem pracowałem około 4 miesięcy, a sam serwis działa dopiero 2 miesiące. I skorzystałem z informacji, z wykazu partii, które publikowane są na stronie Mam Prawo Wiedzieć, i z nich zebrałem rejestry kilkunastu, wydaje mi się, najbardziej istotnych w Polsce partii, które połączyłem w specjalnym moim arkuszu tak, aby miały postać jednolitą. Można matematycznie powiedzieć, że sprowadzimy te dane do wspólnego mianownika, żeby je sumować. To jest takie chyba najbardziej adekwatne podejście. Dane te potem analizuję, oceniam, określam, które są według mnie poprawne, które nie, i po zaimportowaniu do strony udostępniam. Dzięki temu, że ja nad nimi troszeczkę popracuję, albo trochę popracuję, na stronie użytkownik każdy może sobie wejść i te dane odpowiednio wybrać, wyfiltrować, wyciągnąć. Niestety sposób funkcjonowania całości systemu jest katastrofalny, począwszy od legislacji, skończywszy na technicznym uzupełnianiu własnych rejestrów partyjnych przez poszczególne partie. Dlatego ta praca nad aktualizacją tych informacji jest wciąż dosyć duża. Na szczęście tutaj widzę, że także grupa na Facebooku systemu Jawne Wybory się sukcesywnie rozrasta, aktywizuje i ludzie coraz chętniej dostrzegają to, co w tych rejestrach można znaleźć, a także to, co w tych rejestrach jest niewłaściwe i należałoby to poprawić. A czy od czasu rozpoczęcia kampanii zaobserwowałeś, nie wiem, jakiś większy ruch w tych rejestrach, jakieś zmiany? W zasadzie to można nawet, myślę, że ten czas trochę rozszerzyć, bo wiadomo, że już jakieś pierwsze takie ruchy kampanijne jeszcze przed startem kampanii się zaczęły. Przypominam, że tam są w tym rejestrze i rejestry umów, które partia zawiera, i rejestry wydatków, i one powinny być umieszczane no do 14 dni po zawarciu umowy, tak, i 14 dni po dokonaniu wpłaty. Zapewne one nie są tak aktualizowane regularnie, bo też wiem, że pisałeś w którymś wpisie na Facebooku, że dosyć, znaczy dosyć niechlujnie są prowadzone i też partie nie przywiązują wagi do tych terminów, do których zostały zobowiązane. Tak, te dwa słowa są bardzo adekwatne, niechlujnie i chaotycznie. Może tak. Rejestry partyjne jako takie to świeża sprawa. One funkcjonują, jak powiedziałeś na początku, od nieco ponad roku. Mój system funkcjonuje od 2 miesięcy, a dane w nim są gromadzone od marca tego roku, więc niecałe pół roku. I trudno jakieś takie konkretne i w pełni rzetelne wnioski wyciągać na podstawie tego rejestru. W szczególności, że jak właśnie zauważyłaś, partie te rejestry aktualizują z dużym opóźnieniem. Czasami nawet usuwają dane z rejestrów, co tam nie jest też zaskoczeniem. Natomiast takie chaotyczne aktualizowanie tych rejestrów powoduje, że trudno na przestrzeni pewnego okresu wyciągnąć pewne wnioski. Do tego dochodzi fakt, że kampania, która się formalnie zaczęła 8 sierpnia, trwała nieformalnie znacznie wcześniej. I tutaj już trudno uchwycić jakieś takie czynniki, które są de facto kampanijne, a które miały jakieś odzwierciedlenie w rejestrach wpłat czy w rejestrach umów. Tutaj pewną pomocą może być statystyka, która jest w serwisie Jawne Wybory, w menu statystyka. Tam pokazuję z miesiąca na miesiąc stan wpłat i stan umów w poszczególnych partiach, które monitoruję. I faktycznie
niektóre zmiany takie istotne można w jakiś sposób powiązać z kampanią wyborczą. Na przykład dla partii Konfederacja, a Wolność i Niepodległość przybyło dużo wpłat w sierpniu, bardzo dużo umów w lipcu. Polska 2050 i Nowa Lewica. Tam był bardzo duży przyrost wpłat w sierpniu i PSL znaczący wzrost liczby umów w lipcu. I to są w moim odczuciu jedyne czynniki, jedyne elementy, które można by było na takim krótkim okresie czasu powiązać z kampanią. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, usuwanie z rejestru pozycji jest dla mnie zjawiskiem dziwnym, powodującym trochę chaosu, jeżeli chodzi o analizę i ocenę danych, a celują w tym szczególnie Polska 2050, Nowa Lewica i Partia Razem. To ja może tylko, bo tak sobie pomyślałam, że my rozmawiamy o tym, bo dla nas to są rzeczy oczywiste, a pewnie powinnam to była powiedzieć na wstępie, że jest to, o czym mówi Grzegorz, czyli rejestry wpłat na partie polityczne, na fundusz, między innymi na fundusz wyborczy oraz rejestry umów, to jest kwestia prawa wprowadzonego w 2021 roku, które obowiązuje od 1 lipca 2022 roku i była to po prostu poprawka do ustawy, do kodeksu wyborczego, która, nie, do ustawy o partiach politycznych, która nakazywała prowadzenie takich rejestrów przez partie, ale każda partia prowadzi to u siebie. To, co robi Grzegorz to zebrał razem i porównuje i patrzy, jak te przepisy działają w praktyce. To jest naprawdę ogromny postęp, bo ja jeszcze pamiętam, jak w 2015 roku apelowaliśmy, żeby partie polityczne ujawniały właśnie to, kto im wpłaca na fundusze wyborcze, żeby to była w jakikolwiek sposób porównywalna sytuacja między komitetami wyborczymi wyborców, którzy jakby publikują te wpłaty w momencie, kiedy je otrzymują, tam powyżej jakiejś kwoty, a partiami politycznymi, które na swój fundusz wyborczy, na swój komitet wyborczy przelewają pieniądze z funduszu wyborczego. I o którym właściwie niewiele nic wiemy, bo nie można go sprawdzać w trakcie. Także ta sytuacja w miarę została wyrównana. Oczywiście mówię w miarę, ponieważ partie polityczne mają ujawniać wpłaty powyżej 10 tysięcy złotych, a komitety wyborcze poniżej znacznie mniejszej kwoty. Powyżej znacznie mniejszej kwoty. Więc to jest jedna, to jest konkretna zmiana prawna, która nastąpiła. I właśnie te zmiany prawne, no one jednak robią zmianę. No jakby nie było, to co ty mówisz, Martyno, o praktyce, jaka jest, no jest frustrująca. No jakby jak nie ma pokazane palcem, że trzeba robić, to się robi wszystko, żeby tego nie robić. Nie dotyczy to każdej partii, ale niestety to, co mnie najbardziej smuci, że dotyczy to partii największych. To znaczy to pokazuje, że się nie trzeba stosować do zasad, nie trzeba się stosować do prawa, żeby być silną partią. Stosują się do tego te mniejsze partie, bo dobrze wypada, w miarę dobrze przez ostatnie lata wypada Lewica i PSL. Czyli partie, które dzisiaj nie mają jakiegoś ogromnego poparcia, co trochę przeczy temu, co mówi Grzesiek z kolei, jeżeli chodzi o uzupełnianie tych rejestrów, ale no niestety takie są nasze doświadczenia i to jest dosyć smutne. Więc to dla nas wyborców oznacza, my musimy cisnąć na zmiany, musimy korzystać z międzynarodowych instytucji, bo one są dobrym sojusznikiem, bo to OBWE od lat zalecało, żeby wprowadzić te zmiany. Ale prawda jest też taka, że te zmiany, te o których, dzięki którym Grzegorz ma teraz kupę roboty, to też jest no, dla mnie bardzo smutna historia, bo to jest wprowadzone przez w wyniku lobbingu partii Kukiz 15, ale ona miała szansę to zrobić w wyniku pewnego rodzaju korupcji politycznej, czyli przehandlowania tej ustawy, która to zmieniała, za głosowanie w sprawie Lex TVN. Więc jest to wszystko razem po prostu mega niesmaczne i pokazuje też kondycję polskiej polityki, ale jednak jak już to się zadzieje i ludzie zobaczą, że to jest możliwe, to dużo trudniej jest to cofnąć, więc to jest ten jakiś optymistyczny element, który ja z tego wyciągam.
Właśnie Kasia mówiła, że ty, Grzegorzu, masz przez te rejestry dużo pracy, dodam tylko, że jest to twoja jakby praca wolontarystyczna po godzinach i naprawdę szacun, że się tym zajmujesz, ale wiem, że te rejestry przeglądasz, rzucasz regularnie na grupę facebookową Jawne Wybory, różne tak zwane smaczki, informacje, co tam w tych rejestrach się pojawiło. I mógłbyś się z nami podzielić jakimiś właśnie takimi twoimi spostrzeżeniami, co cię szczególnie zainteresowało w ostatnim czasie, co w tym rejestrze się pojawiło, w rejestrach partii. Bo ty aktualizujesz jakby co miesiąc, takich odstępach miesięcznych, prawda, te dane i teraz one są na jaki czas zaktualizowane w twoim rejestrze? Bo zaciągasz, prawda, jakby żeby była jasność, zaciągasz z rejestrów partyjnych te dane, czyścisz je, żeby one były porównywalne i są dostępne w twoim serwisie. Można dzięki temu je porównywać i filtrować. No tak, czyli muszę zdradzić trochę tajemnic. To tak mówiąc po cichu, staram się, żeby każdorazowo dane były zbierane w sposób porównywalny. Tak więc czekam na ostatni dzień miesiąca i krótko po północy siadam i zabezpieczam wszystkie rejestry partyjne do przyszłej pracy. Praca jest dosyć żmudna i tutaj wymaga też dużej uwagi, więc robię to raz w miesiącu. Trwa to różnie, rejestry wpłat są proste i nieduże, więc zajmuje mi to około 2-3 godzin. Rejestry umów każdorazowo to jest praca około 20-25 godzin, żeby to wszystko sprowadzić do wspólnego formatu, oczyścić, dodać pewne prawa techniczne, przejrzeć te umowy, ocenić, dlatego że serwis pozwala na jednym kliknięcie, wyciągnięcie także umów, które mają określone błędy. Także jest to duża wygoda dla użytkownika. Robię to raz w miesiącu, ponieważ częściej nie jestem w stanie tego robić. Mam taki ambitny plan, żeby chociaż rejestr wpłat troszeczkę częściej się aktualizował, ale to jest kwestia przyszłości. Jeżeli chodzi o te smaczki, jak to nazywam kąski, tutaj niestety ilość pracy, która wymaga do przygotowania technicznego danych, nie pozwala mi zająć się taką przyjemniejszą stroną, czyli przeglądaniem tego, co tam się w tych rejestrach faktycznie merytorycznie dzieje lub nie. Natomiast czasami mi się pewne rzeczy zrzucają w oczy i są tak szczególne, że są zapamiętywalne. Na przykład Partia Polska 2050 ma w swoim rejestrze jedną wpłatę od kilkunastu tygodni bez podanej kwoty. Więc nie wiadomo, ile ta osoba tak naprawdę wpłaciła. Przy czym rejestry wpłat są prostym wykazem, więc tutaj nie ma jakiegoś szerszego pola do błędu. Natomiast rejestry umów to jest już czasami wolna amerykanka. Mnie bardzo szczególnie tutaj zwraca uwagę podawanie nieprecyzyjnych danych albo coś, co jestem wyczulony w kontaktach na przykład z własnymi władzami lokalnymi, jako łoż droga, że próbuje się pewne rzeczy ominąć, ukryć, nie ujawnić. I tak na przykład Platforma Obywatelska ma dwie duże, na duże kwoty umowy. Jedna kwota 1 800 000 zł na druk i ekspozycję reklam. I to była kwota wydana w krótkim czasie. Byłem pod wrażeniem, że tak można się reklamować. Natomiast druga umowa dotyczy kredytu obrotowego na tę partię na 10 milionów złotych. Potem pojawił się w moim rejestrze aneks do tej umowy, że ją zmieniono o 3 miliony, ale nie powiedziano, czy zwiększono, czy zmniejszono. Ja rozumiem, że tak duża partia to 3 miliony w tą czy w tamtą stronę, to może nie ma znaczenia. Ja osobiście bym się cieszył, gdybym miał 3 miliony kredytu mniej. Jeżeli chodzi natomiast o inny smaczek, to taka partia jak Prawo i Sprawiedliwość miesięcznie płaci Fundację Lux Veritatis 36 tysięcy złotych ponad za transmisję mszy świętych. I to jest długa umowa, bo ona obowiązuje od 2015 roku. Tak naprawdę trudno powiedzieć, ile partia dla tej fundacji przekazała w tym czasie pieniędzy, bo takiej informacji nie ma w rejestrze. Coś, co tutaj też wymaga, wydaje mi się, legislacyjnej poprawy, o czym troszeczkę wspominała Kasia.
PiS ma także w rejestrze umowę na kwotę 220 tysięcy złotych na badanie opinii publicznej. Ale strona tej umowy została zanonimizowana, mimo że jest to przedsiębiorstwo. Więc jest firma, która wzięła 220 tysięcy złotych, ale nie wiemy, jaka firma, skąd się wzięła i tak dalej. Też w podobnym trendzie mam taki smaczek z suwerennej Polski. Ta partia umieściła umowę bez daty zawarcia, bez poprawnie określonego okresu obowiązywania. Natomiast opis kwoty wydanej na tę umowę jest tak przygotowany, że nie wiadomo, czy było wydane 50 tysięcy z nadwiązką, czy 72 tysiące, czy 124 tysiące złotych. No i jeszcze mamy takie umowy widma z Polski 2050, że są wprowadzone umowy bezterminowe do rejestru, bez podania przedmiotu umowy, bez podania wartości umowy. Także nie wiadomo, czego te umowy dotyczą, ile są warte, wiadomo tylko jest, z kim zostały zawarte. Natomiast ja tutaj bardzo zachęcam i takie osoby jak ja, czyli watchdogi i dziennikarze, żeby do tych rejestrów sami zaglądali, poklikali sobie i tam można dużo ciekawych rzeczy wyciągnąć. Ja tylko mam nadzieję, że dotrzemy kiedyś do takiego punktu, że będę miał więcej czasu sam na szukanie takich smaczków. Ja też się zastanawiam, czy w ogóle jest jakaś przewidziana jakąś procedurę zgłaszania właśnie tych uchybień. Nie wykluczam, że jakby ustawodawca założył, że na razie wszyscy się uczą, jak takie rejestry należy wprowadzić, czy jednak jest tak, że można zgłaszać i pytanie, gdzie wygłaszać, czy do PKW, czy nie wiem, gdzie można. Może, no właśnie, czy to zostało w ogóle w jakiś sposób rozwiązane? Tak, to zostało uregulowane, natomiast nie do końca. Są określone kary finansowe, które może nałożyć PKW na partie, które nie wywiązują się właściwie z obowiązku prowadzenia rejestrów. Natomiast ten przepis został tak przygotowany, że sama Państwowa Komisja Wyborcza już rok temu pisała do bodajże Marszałka Sejmu prośbę o dopracowanie legislacyjne sposobu nakładania i egzekwowania kar wobec partii, które uchylają się od obowiązku prowadzenia właściwie rejestru. Naprawdę nie wiem, na jakim to jest obecnie etapie, natomiast tutaj już rok temu PKW zgłaszało problem z tym, żeby te kary właściwie można było egzekwować. Ale taki mechanizm jest i istnieje. Jest jakaś opcja. No, tylko pytanie, znaczy zakładam, że ty w związku z tym, że porwałeś się na zbudowanie takiego serwisu, no to już trudno, żebyś jeszcze ty zajmował się zgłaszaniem, żebyś był jedynym szeryfem partii politycznych w Polsce, żeby one działały jawnie. Ale zakładam, że znaczy, widać duże zainteresowanie twoim serwisem, więc zakładam, że to już może być. Że to już może spowodować, że jednak same partie zaczną bardziej dbać o to, co tam w tych rejestrach publikują. Kasiu? Tu Grzegorz może jeszcze przede mną chciał z tym odpowiedzieć ci bezpośrednio. Czy ja mam taki pomysł i to wcale nie jest taki abstrakcyjny pomysł, że serwis Jawne Wybory może generować zawiadomienia do PKW na podstawie błędów w swoim rejestrze. I to będzie taka czynność półautomatyczna przynajmniej. Lubię ten optymizm. W sensie takim, że jak wygenerujemy i powiemy, jaki jest problem, to ktoś z nim coś zrobi. No niestety, to jest trochę taka robota, która pokazuje, że trzeba się dzielić tą pracą. Bo to, co powiedziałaś, Grzegorz teraz wykonuje bardzo żmudną pracę, której mógłby nie wykonywać, gdyby to prawo od początku było lepsze i na przykład byłoby to już scentralizowane. Ale jakby już scentralizowane to jest tylko fragment roboty, no bo drugi fragment roboty to jest to, jak partie tam wpisują. I moim zdaniem to jest właśnie taki moment, w którym są analitycy danych i są
organizacje, które są organizacjami rzeczniczymi i wspólnie z tymi analitykami starają się później o wprowadzenie zmiany. To jest problem polega na tym, że u nas czasami jest tak trudno wydusić dane, że nie możemy w ogóle przejść do kolejnych etapów, albo właśnie zabija nas ta faza analizy. No ale tak czy siak, nie zdarzy się zmiana, jeśli nie będzie za nią ktoś prowadził rzecznictwa. I to jest moje doświadczenie, jeżeli mam coś powiedzieć, co przez 20 lat się działo, to, że zawsze były potrzebne jakieś starania, żeby coś się zmieniło. I to, co ty, Grzesiek, wygenerujesz, to ktoś jeszcze później musi wziąć i spotkać się z OBWE, wiem, że ty akurat się spotykałeś, i powiedzieć to do jakiegoś podmiotu międzynarodowego, który na to zwróci uwagę. Na przykład napisze, tak jak wcześniej pisali, w czasie kampanii powinno w swoich raportach, w czasie kampanii powinien być większy dostęp do informacji na temat tego, jak finansowana jest kampania wyborcza. W jakimś sensie to jest odpowiedź na to, na tę kwestię. To teraz rozumiem, że po takich rozmowach OBWE może powiedzieć, doceniamy to, że w czasie kampanii było więcej informacji, jednak wciąż ta informacja nie jest dokładna, bo istnieją, nie wiem, luki do poprawienia w istniejącym prawie. I to OBWE to napisze i samo się też nie zrobi. Później ktoś musi to nagłaśniać, starać się, wchodzić w odpowiednim momencie, kiedy jest jakaś zmiana, prawda, szykowana. Jednym słowem, zmienienie takich rzeczy zawsze wymaga kolejnych kroków. Także wydaje mi się, że my jesteśmy w jakimś takim łańcuchu pokarmowym, w którym, czy tam łańcuchu w ogóle, w którym każdy ma swoje zadanie, bo jakby nie ma co rzecznikować, jak się nie wie, że są problemy, ale od samego zgłoszenia problemów niestety nic więcej się nie dzieje i dlatego te procesy są takie długie. No ale ja mam nadzieję, że tak jak powiedziałam, po prostu mleko się wylało, niechcący przyjęli takie przepisy i teraz ich mogą oczywiście latami utrzymywać je na takim poziomie politycy, no ale będzie to coraz bardziej takie drażniące i myślę, że ta przyszłość no jakaś jest, mam nadzieję, że możemy to w przyszłości zmienić, że rozwój technologiczny też sprawi, że ludzie będą się pukali w głowę, no co to jest za w ogóle pomysł, żeby każda partia od początku robiła tę samą robotę, bo udało nam się zmienić przy okazji tej nowelizacji właśnie, która wprowadzała zmiany w ustawie o partiach politycznych, to podobna była nowelizacja do ustaw samorządowych, nie, ustaw o finansach publicznych, która nakazywała podmiotom, jednostkom sektora finansów publicznych publikowanie rejestrów umów i najpierw to było tak, że one miały być publikowane przez każdy podmiot osobno, a udało się doprowadzić do tego, że będzie centralna taka baza. Więc to już daje jakąś szansę na to, żeby to wyglądało lepiej, chociaż oczywiście są narzekania, że prawdopodobnie o bardzo podobne błędy będą możliwe, czyli właśnie, że nie jest to dostatecznie precyzyjnie ustalone, jakie dane tam wprowadzać, więc każdy będzie próbował od tego uciekać. Ale to jest jakby osobna sprawa, jest jakby ten jeden krok do przodu, czyli nie trzeba wykonywać tej pracy, którą Grzegorz też musiałeś wykonać, żeby to w ogóle scalić jakoś i ściągać, chociaż może to jest akurat najmniejsza praca. Ale też no, zupełnie jest inaczej, jak ty jeszcze musisz wypromować swój serwis, a jak jest to serwis rządowy, ktoś o to dba, ktoś za to płaci. No przecież to nie obywatele mają robić i za to płacić, tylko państwo powinno dbać o przejrzystość. Ja też zaczęłam się zastanawiać, czy w ogóle jest jakikolwiek sposób na to, żeby też zwiększyć tę przejrzystość i rozliczalność komitetów wyborczych, no bo partie jakby działają, no, większość tych partii działa przez wiele lat i jest pewna ciągłość, natomiast no, te komitety, tak jak mówiłam, pojawiają się i znikają i owszem, składają sprawozdania już po wyborach, te sprawozdania są po jakimś dłuższym czasie dostępne, no oczywiście są wtedy informacje, że sprawozdanie tego i tego komitetu zostało odrzucone z jakichś powodów, więc jest chwilę w mediach o tym głośniej, ale to już jest oczywiście po wyborach, po decyzjach, które podejmujemy. Wiadomo, że kampania trwa krótko i chciałam zadać pytanie, czy takie rejestry powinny prowadzić komitety, ale wydaje mi się to nierealne, aczkolwiek no, w dobie, kiedy wszystko w zasadzie jest online, to wrzucenie jakiejś umowy czy publikowanie na bieżąco rejestrów płat pewnie nie byłoby problemem.
ale zakładam, że jakieś tam proceduralne kwestie by po drodze w to weszły. Ale czy w ogóle ty, Kasiu, masz jakiś pomysł na to, czy żeby te komitety były bardziej rozliczalne w czasie kampanii, w czasie trwania wyborów, bo po fakcie to już jest, no, wielu osób po prostu to nie interesuje i jest za późno też. No, moim zdaniem w ogóle to dotyczy wielu, całego obszaru jawności, między innymi komitetów, to są wszelkiego rodzaju wprost nakazy publikowania rzeczy online. To jest jedyne, co działa. To może działać gorzej lub mniej źle, znaczy lepiej lub gorzej, ale jest już i jest o czym dyskutować, jest co poprawiać. Bo niestety jak ktoś ma wykonać jakąś czynność, też jakby też rozumiem to praktycznie. Praktycznie jest tak, że to jest szał. W czasie kampanii po prostu dzieje się bardzo, bardzo dużo, ale jednak no, komitety wiedzą, że muszą się ogarnąć, na przykład, żeby odpowiednio zadbać o wpływające do nich pieniądze, bo są tu bardzo ścisłe reguły. I ktoś jednak nad tym czuwa, bo po prostu wie, że to jest zagrożone karą, że im nie rozliczą później. Państwowa Komisja Wyborcza będzie miała uwagi. Te uwagi mogą się przyłożyć na finanse. No i moim zdaniem, no niestety to, co działa, to wymuszona samodyscyplina. A ta samodyscyplina wymuszona jest wymuszana jakimś konkretną rzeczą, którą trzeba robić. Którą trzeba robić, jest powiedziane, masz robić ją. Więc moim zdaniem to jest jedyne, bo to też wymusza pewną profesjonalizację na komitetach. Trochę się zachowujemy tak pod tym względem, jakby komitety, i często tak pewnie jest, to były jakieś pospolite ruszenia, gdzie ludzie się dopiero muszą nauczyć, jak działać. No a jednak mówimy o ludziach, którzy później wezmą władzę. To nie jest taka sobie oddolna działalność społeczna tworzących się spontanicznie organizacji, tylko ludzie mają jakieś ambicje, że będą odpowiadali za państwo, więc albo za samorząd. Więc jest to po prostu coś, czego powinniśmy wymagać od naszych polityków. No niestety, tak jest. A ty, Grzegorz, już tak jakby kończąc naszą rozmowę, chciałam się zapytać ciebie o to, czy gdybyś teraz miał, żeby nie było tak, że tylko punktujemy, narzekamy, bo wiadomo, że partie dopiero z tymi rejestrami się oswajają, gdybyś mógł powiedzieć, czego byś oczekiwał od partii w kontekście tych rejestrów, żebyś ty miał jej pracy, jak one powinny wyglądać, jak powinny być prowadzone? Tutaj niestety mamy problem na trzech poziomach. Pierwszy poziom to jest ustawa, drugi poziom rozporządzenie ministra finansów określające wzory rejestrów i trzeci poziom sposób wprowadzania umów do rejestrów poszczególnych partii. Partie mogą powiedzieć, że wzór ministra finansów nie obliguje ich do innych informacji, ale dla mnie taką ogromnie pomocną informacją byłaby na przykład informacja podająca datę ostatniej aktualizacji danej umowy czy danej wpłaty, dzięki czemu ja po prostu bym wiedział, że od pewnego momentu już nie muszę się martwić o te pozycje, bo w tej chwili aktualizacja wygląda tak, że ja praktycznie muszę miesiąc do miesiąca porównywać wszystkie pozycje wszystkich monitorowanych rejestrów ze sobą. Nie mogę skupić się na pewnym zestawie nowych, wprowadzonych lub zmienionych umów lub wpłat. Więc to by było bardzo pomocne. Bardzo pomocne by było, gdyby partie trzymały się konwencji, którą już Ministerstwo Finansów określiło przykładowo, aby we właściwym formacie zapisywać daty, albo żeby daty były zapisywane w oddzielnych kolumnach. Chodzi o datę obowiązywania umowy. Jedne partie tego przestrzegają, inne partie uparcie notorycznie te dwie daty łączą w jednej kolumnie. To technicznie jest dla mnie dużym problemem. Więc tutaj takie rzeczy z mojego punktu widzenia drobne, ale ogromnie ułatwiające pracę mogłyby zaistnieć. I jeszcze jedna rzecz, o której ty też Martyna wspominałaś wcześniej, to, że partie nie przestrzegają terminu 14-dniowego wprowadzenia umów i wpłat do rejestru. To, co partie robią, to jest faktycznie czasami chaos. Po prostu po pewnym czasie, kilku tygodniach, kilkunastu tygodniach, nawet kilku miesiącach wprowadzają pozycje zaległe i kompletnie mieszają ustalony wcześniej porządek tych wpłat czy umów.
potem się robi z tego chaos i ten rejestr wygląda po miesiącu już zupełnie inaczej. Także jest tutaj parę rzeczy do poprawy. Ja postaram się takie moje sugestie spisać. Tak jak Kasia mówiła, miałem rozmowę z misją obserwacyjną OBWE i te uwagi też im przekazałem, co od strony legislacyjnej, jak i od strony technicznej należałoby poprawić, żeby te rejestry, mówiąc kolokwialnie, miały ręce i nogi. W zasadzie zwykle w kontekście kampanii wyborczej mówi się o obietnicach wyborczych, więc ja powiem tak przewrotnie, że można powiedzieć, że to jest twoja nadzieja wyborcza. Oczywiście nikt ci tego nie obieca, że tak będzie, ale mam nadzieję, że jednak no jakościowo te rejestry będą lepiej działać. Twoją nadzieją wyborczą, Kasiu, co jest w kontekście jawności? Że będzie to kiedyś czynnik poważnie ważny, to znaczy nie będzie tym, co dzisiaj wspomniałaś, bo to jest chyba rzecz, której nie powiedziałam, a która z mojego punktu widzenia jest też dosyć istotna. Myślę, że ta historia z Robertem Biedroniem, który chciał na jawności wypłynąć, a okazało się, że no niestety nie rozumie, że to jest tak, że to jest też element rozliczalności i że trzeba być takim, jakiego się oczekuje od innych, to wydaje mi się, że to jest też powód, dla którego komitety się trochę boją wziąć to na sztandary, bo czują, że to jest bardzo zobowiązujące. I że to była też taka lekcja, która gorzka lekcja dla wielu komitetów, co oczywiście działa niestety przeciw jawności, bo po pierwsze to zobowiązuje, po drugie właśnie może się okazać kompromitujące, co właściwie wymagałoby od tego, żeby w naszym życiu publicznym naprawdę rządziły wartości. A dzisiaj prawo pięści, mam wrażenie, a w każdym razie na pewno prawo pieniędzy. I naprawdę widać to na tych reklamach. Więc moją nadzieją wyborczą jest to, że dla nas, wyborców, to się po prostu stanie. My będziemy wiedzieli, o co chodzi i będziemy tego wymagać. Będziemy wymagać od władzy rozliczalności, a nie będziemy przyjmować nawijania makaronu na uszy. Na dzisiaj niestety obawiam się, że jesteśmy na innym etapie jako społeczeństwo i to widzę w ogóle jako taki element demokratycznego państwa prawa, który jest niezbędny do tego, żeby jakaś zmiana się zdarzyła. Ja mogę powiedzieć na koniec o mojej nadziei wyborczej, która jakby weryfikacja niedługo nastąpi, bo czekam na odpowiedzi z komitetów wyborczych na nasze wnioski i mam taką cichą nadzieję, że może tym razem będzie inaczej niż zwykle bywało, czyli że przynajmniej niektóre partie poważnie do tego wniosku podejdą i na niego odpowiedzą w przewidzianym ustawą terminie. Będziemy o tym zresztą informować. No myślę, że tak liczyć można czas od poniedziałku, biorąc pod uwagę moment, kiedy oni otrzymają te wnioski. Więc za 2 tygodnie będziemy informować, jak sprawy wyglądają. A dzisiaj dziękuję Wam za rozmowę. Rozmawiałam z Katarzyną Batko-Tołuś, dyrektorką programową Watchdoga, i Grzegorzem Krakowiakiem, członkiem sieci obywatelskiej Watchdog Polska. A ja chciałam tylko jedną rzecz dodać, ponieważ mamy 20-lecie w tym roku, co nas zmusza do tego, żeby wracać do tego, jak było 20 lat temu, jak zaczynaliśmy, to mam nadzieję, że to będzie taki archiwalny materiał, do którego wrócimy za następne 20 lat i powiemy, nie, no wiecie, dzisiaj mówimy tak, wiecie, to było w czasach, kiedy internet był mało upowszechniony i pisaliśmy do siebie listy i to była straszna siermięga. Więc ja mam nadzieję, że to będzie tak, Jezu, wiecie, to było w tych czasach, kiedy była taka straszna siermięga. Każdy rejestr był osobno od jakiejś strasznie wysokiej kwoty, a politycy w ogóle uważali, że nie warto się tym tematem zajmować. I mam nadzieję, że to będzie dla nas taki punkt odniesienia, który będzie takie, jak to mogło tak kiedyś być? I tyle. Tego się trzymajmy. Dziękuję Wam za rozmowę. To była Zajawka. Podcast sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Co król Karol królowej Karolinie kupił? Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy, nawet przy stole z powyłamywanymi nogami, i że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji, prawa do pytań, do informacji.